narodzie myśl swobody żyje, wola i godność i męstwo człowiecze. Póki sam w ręce nie odda się czyje i praw się swoich do życia nie zrzecze, to ani łańcuch, co mu ściska szyję, ani utkwione w jego piersiach miecze, ani go przemoc żadna nie zabije. I w noc dziejowej hańby nie zawleczy. Zginąć on może tylko z własnej ręki, gdy nim owładnie rozpacz senna, głucha, co mu spoczynek wskaże w grobie miękki. I to zwątpienie, co szepcze do ucha, że jednym tylko lekarstwem na męki jest dobrowolne samobójstwo ducha. I druga sprawa, żeby się Polacy dowiedzieli, że małżeństwo, rodzina, no rodzina jest podstawą, wszyscy o tym wiemy, ale małżeństwo, małżeństwo monogamiczne trwałe, istniało za starożytnej Grecji i w czasach rzymskich istniała monogamia. Chrześcijaństwo... Jeśli można wtrącić, bardzo przepraszam. Z tego, co ja wiem, byli patrycjusze i plebejusze. I patrycjat to polegał nie tylko na bogactwie, ale na jej wyższości ducha. I patrycjat wykształcił w sposób dobrowolny małżeństwo monogamiczne i plebs zaczął się na tym wzorować. Tak. I Kościół, który się pojawił, usankcjonował małżeństwo poprzez stworzenie sakramentu, tak. Czyli uświęcił to małżeństwo. I teraz, proszę Państwa, ludzie sobie nie zdają w Polsce sprawy, czego są świadkami już niedaleko, Szwecja, Francja. Przecież ta cywilizacja ma wpisaną poligamię. Cywilizacja arabska, szczególnie arabska, poligamia. W związku z tym, jeżeli w ramach naszego państwa, naszej cywilizacji będą mogły istnieć rodziny monogamiczne i poligamiczne, to rozkłada nam się całe prawo cywilne, które wywodzimy w 90% z Rzymu. Prawo cywilne. Prawo rodzinne, spadkowe, testamentowe, majątkowe, no wszelakie prawo cywilne. W momencie, kiedy jest mężczyzna, który ma 4 żony, z każdą ma swoje dzieci i teraz, proszę Państwa, wprowadźmy ten system na gruncie Polski. To mamy kompletny rozkład naszej cywilizacji. Szybki, kompletny rozkład i to będziemy obserwowali my już teraz we Francji czy w Szwecji. I dlatego ja tutaj powracam do idei filmu, Bogdanie, no te rzeczy muszą się znaleźć w tym filmie. No, jest tam parę rzeczy, które muszą się w sposób obowiązkowy znaleźć. I wtedy ktoś musi się wypowiedzieć. Może zrobić właśnie tak, żeby wymienić 12 haseł wyjściowych, do których ilustracją zarówno w obrazie, jak i w wypowiedzi, no chociażby takie hasło jak małżeństwo. Monogamia. Czy monogamia, czy ja nie rozstrzygam w tym momencie, jak to hasło miałoby brzmieć. I wtedy opisać to poprzez właśnie dorobek intelektualny Konecznego, który konfrontował w różnych cywilizacjach to pojęcie i to wtedy można zilustrować też poprzez obraz, o co tutaj Bogdan Bankowski nawołuje, żeby nie było to zbiorem monologów. Tak. No ja nie tylko nawołuję, nawet sobie wynotowałem, bo to, o czym mówisz, jak gdyby samo nam tu narasta, tak, i przynajmniej sześć takich punktów, sześć haseł już można.
Pierwsze to jest sprawa islamu, konflikt islam-chrześcijaństwo, nachodźcy Europa i tutaj znajdziemy najwięcej aktualnych, publicystycznych, przyciągających ludzi fragmentów, także proponuję, żeby o tym w tej chwili nie mówić, bo to jest aż za łatwe, za oczywiste. To możemy sobie zostać gdzieś na koniec. Ale sprawa biografii Konecznego, myślę, że no mocniejszego chyba się nie znajdzie elementu niż jego ostatnie lata, to o czym myśmy tu ze sobą mówili, bo to jest jednocześnie konflikt dwóch cywilizacji. No to jednak ktoś, kto próbuje bronić wartości europejskich i normalnego życia, zostaje zamordowany przez Ubeków, przez tych nowych najeźdźców i to w sposób wręcz azjatycko dyskretny, bo zostaje w gruncie rzeczy najpierw zmarginalizowany, wprowadzony w depresję i tak dalej, i tak dalej. No, stosuje się środki naturalne, żeby kogoś uśmiercić, tak jak zsyłano ludzi na Sybir, powiedzmy, a klimat robił swoje. Jeżeli chodzi o następny temat, to tutaj wyskakuje mi oczywiście Rosja, wyskakuje to, o czym było, że Katyń jako rodzaj zemsty, a jednocześnie ta tradycja historyczna ciągłej walki. Jesteśmy na pograniczu, my bronimy nie tylko granic Rzeczypospolitej, ale bronimy całej Europy, całej cywilizacji chrześcijańsko-łacińskiej. Także myślę, że tu też znajdzie się... Ja będę miał tu troszeczkę inne zdanie. Dobrze, to za chwilę pan będzie miał. Nie, ale temat jest dobry. Na temat Rosjan. Natomiast następny tutaj właśnie na temat Rosjan, to by się szykował w ogóle na temat konfliktu kultur, to między innymi o czym mi pan mówił, mianowicie taki bardziej żartobliwy, oparty na nieporozumieniach, na różnicach kulturowych i jeżeli pod tym potrafimy pokazać drugie, złowrogie dno tego wszystkiego, że my się śmiejemy, jeżeli za maską błazna zobaczymy twarz mordercy, to wtedy ten odcinek będzie dobry. Natomiast jeżeli pójdziemy sobie w anegdotkę, opowiaskę, jako to ruski głupi, albo nie, może ja byłem głupi, a on był cwany, bo mnie nabrał, no to spieprzymy temat za przeproszeniem oczywiście. Musimy być głębsze, to faktycznie. No i myślę, że gdzieś tam na koniec warto by, tutaj no, nie nadążyłem pisać tego, co Wojtek mówił, ale myślę, że on to ma dalej w głowie i że jak tak popukać, to samo wyskoczy, to coś w rodzaju wyjaśnienia tych wszystkich poprzednich odcinków właśnie przy pomocy Konecznego. I to byłby taki odcinek rekapitulujący, gdzie możemy zacytować fragmenty poprzednich odcinków po prostu, to i co nam się pojawi w końcu i zarazem spełnia to funkcję dydaktyczną utrwalenia widzom w łbach, co obejrzeli i po co naprawdę obejrzeli. No z tym, że mnie na razie wyskoczyło tego 6. A mógłby pan wyliczyć te 6, bo na razie 2 pan zaprezentował. To pan i tak więcej zapamiętał niż ja, ale spróbuję. No więc tak, Islam, Europa, konflikt kultur, Konieczny, UB, Tygodnik Warszawski, podbój Polski przez Rosję jako po 1945 roku jako element właśnie podboju cywilizacyjnego, a więc cała sowietyzacja Polski. No to było cenne. Potem odwieczne zmagania, z Rosją, gdzieś tam Kuszyn, a może wcześniej Orsza, a może jeszcze wcześniej dziedzictwo tatarskie w kulturze rosyjskiej. No to jeżeli już zgodzimy się na taki odcinek, to będziemy mogli dopiero poszaleć, bo będziemy mieli temat wywoławczy i będziemy doczepiać do niego, no tak jak na choinkę się, prawda, coś tam wiesza. No taki właśnie żartobliwy z drugim ponurym dnem. No, i tu można wykorzystać różnicę tych naszej łagodnej, rycerskiej, łacińskiej, monogamicznej, opartej na prawdzie, dobru, pięknie i tak dalej, cywilizacji, jak to nas robią, dzięki temu wała, kto chce i w jaki sposób chce.
No nie tak bardzo, z tego wynika... Niech pan nie wierzy. No to jest książka, proszę pana autora. Proszę pana, ja napisałem z 50 książek, to mi pan nie zainteresuje. Ja, on tu pisze, jakbyśmy wymordowali 4000, 7000 moskwiczan. A ile zostało? Niedopatrzenie. No. Gdyby więcej kosztowało. Ale Stalin w Katyniu też by tak mógł powiedzieć, jak pan w tej chwili powiedział. No i nie zdążył. No. Jednak dzięki temu tu jesteśmy. Pewnie mówił. To żeśmy nie słyszeli. No i ten odcinek Synteza, który byłby po prostu niejako z definicji ostatni. Tak. No dobrze. Mówiąc o poligamii, monogamii, no też trzeba wspomnieć o reformacji. Przecież to był największy cios zadany naszej cywilizacji chrześcijańskiej. W efekcie protestantyzm prowadził rozwody. Nie wszyscy mają świadomość tego, że to się zaczęło od Lutra, który koniecznie chciał ożenić się ze swoją miłością, siostrą zakonną. I tak już zostało. No można by powiedzieć, że dzisiaj jest też w pewnym sensie poligamia, bo są rozwody, ale różnica jest taka, że można żyć z czterema kobietami, ale nie równocześnie, bo jest rozwód. Następna, ale nie równocześnie. Dzięki temu, że istnieją rozwody, moje małżeństwo trwa już czyli jest, jest poligamia, ale specyficznego rodzaju poligamia. Nie, ale to co mówisz też miałoby jakby podwójny co? Klucz. Albo... Dziadek ze strony mojej mamy, bardzo skomplikowana sprawa, bo był harcmistrz, nekraż i on okazuje się, teraz jest spór, będzie przed sądem, że on był spłodzony poza małżeństwem chyba z jakąś kochanką, żona mu umarła i ta nałożnica, on się następnie ożenił z tą nałożnicą i ona wychowywała te dzieci, że tak powiem, z innego związku. No, to ładnie z jej strony. Na razie nie można żyć z dwiema żonami, prawda? Nie można być cywilizowanym na dwa sposoby. Tak, mieć dwie oficjalne żony nie można. Natomiast niewiele brakowało, proszę Państwa, nie zapomnę tego nigdy, pani marszałek Kidawa-Błońska, przecież ostatnie dni tego rządu, a jeszcze chciała doprowadzić do uchwalenia ustawy, która powstała z inicjatywy tej Ani Grodzkiej, prawda, o której cisza jakaś. Ania, tak mówię specjalnie, wiadomo, że chodzi o chłopa, ale chodziło o tę ustawę o uzgadnianiu płci. To było ostatni rzut na taśmę Platformy Obywatelskiej. No, a tendencja właśnie szła w tym kierunku, że małżeństwo, dwóch mężczyzn, dwie kobiety, małżeństwo. Więc to z jednej strony islam, który idzie z poligamią, z drugiej strony eksperymenty te postbolszewickie, które wprowadzają, redefiniują w ogóle małżeństwo. Chyba to mój dzwoni telefon. No, ale to się zarysowuje kolejny bardzo fajny odcinek, bo najpierw przedstawiamy Węgorskiego jako reprezentanta kultury turańskiej, członka partii, który próbuje karierę. Potem nagle on jest reprezentantem zupełnie innej kultury. A na końcu puszczamy ankietę uliczną, kto by się z panią Anią Grodzką ożenił. I mamy fajny odcinek. Niektórzy za poligamią, a kto nie na przykład. Nie, za poligamią to będą wszyscy chłopi, baby nie. A skąd ty możesz to powiedzieć? Wiem po sobie. Wiesz po sobie, ale jesteś tylko mężczyzną, nie jesteś kobietą, nie możesz się w imieniu kobiet wypowiadać, przepraszam. No nie, dlatego też byś się chciały? A czemu nie? No to moje sąsiadki w Tlemcen, blisko mieszkałam w Tlemcen właśnie. Nie, one mieszkały na parterze i zawsze miały wodę, ja miałam na pierwszym piętrze, więc miałam od 10 do 12 wody. Nie, od 2 godziny miałam to bardzo dobrze. No i one mówiły do mnie tak, a czemu ty się nie chcesz zgodzić, żeby twój mąż sobie wziął drugą żonę? Miałabyś z kim pogadać, pomogłaby ci sprzątać, razem byście gotowały. Ja mówię, słuchaj, no po prostu sytuacja jest taka, że on za mało zarabia.
I to była jedyny argument, który jej trafił do... Ale tam jest w Niemczech ten sam argument w stosunku do ilości... Ale rzeczywiście, albo ją stać, albo nie, to jest przez jedyna rzecz. Z tym haremy to zupełnie inaczej wyglądało. Tak, to są bajki. Znaczy, ktoś to się nie zetknął, tylko sobie taką wypowiedź, korzystając z tej naszej obecności. Jakbyście Państwo, w jaki sposób moglibyście Państwo na przykład bronić Konecznego, któremu się zarzuca ultrakatolicyzm, zarzuca się brak odpowiedniej metodologii naukowej, jego zacietrzewienie katolickie, dlatego że no, podkreślał bycie Polakiem, bycie katolikiem, te dwa elementy. To niektórym się to nie podoba. Jakbyśmy bronili Konecznego? Jak bronić, jeśli ktoś nie zna jego nauki, prawda? Ci, którym nie odpowiada Koneczny, będą atakować. Ci, którym odpowiada, będą się zgadzać. Ja nie sądzę, żeby on wymagał obrony po prostu. No, był to wielki uczony. Jeżeli my go potrafimy pokazać także i w perspektywie światowej gdzieś, sięgając nawet do Toynbiego, bo ta cała szkoła angielska też do niego nawiązuje. To będzie tak, to będzie najlepsza obrona, ale lepszej chyba nie potrzeba. Pokazać, która z jego diagnoz się sprawdziła, która z jego przepowiedni nam jeszcze grozi, że może da się czemuś zapobiec. No. Ale ja rozumiem, że panu Wojtkowi chodzi tutaj bardziej o to, żeby próbować dowieść, że jego sposób myślenia, który... Ale nie przekonasz, to trzeba doprowadził do stwierdzenia, że cywilizacja łacińska jest najwyższą formą cywilizacyjną, tak, to trzeba próbować dowieść. Tak rozumiem, że taka jest intencja tego pytania. Oczywiście, że tego się nie dowiedzie na gruncie porównywania różnych myśli, różnych systemów filozoficznych, bo to jest kwestia, która wyniknęła z tego, że on, prowadząc badania nad cywilizacjami, dokonał pewnego uszeregowania kategorii cywilizacyjnych i to, że tożsamość łacińska wyszła mu jako najwyższa w kulturze i w cywilizacji, w kulturze rozumianej jako część cywilizacji, jako najwyższa forma cywilizacji, to wyniknęło z jego badań i z jego nauki porównawczej. No to co Wojtek mówił o aposteriorizmie, że przecież on nawet jeżeli to nie były jego doświadczenia, bo to Malinowski jest tam życie seksualne. Dokładnie, gdyby jego hipoteza robocza. On z tego korzysta, to gdyby jego doświadczenia też są doświadczenia. Tak jest. Gdyby jego hipoteza robocza była taka, jak wspomniany tu przez Bogdana Malinowski, to prawdopodobnie doszedłby do pracy pod tytułem Wolność i cywilizacja, prawda? Która jest syntezą myśli i intelektualnych i badawczych doświadczeń Malinowskiego, prawda? No a Koneczny zajmował się czymś innym i miał inne hipotezy i z tego inny materiał porównawczy i tak dalej, i tak dalej. I wyszło mu z tego no, taki wniosek. A teraz czy my uznamy, że jako Polacy podzielamy tożsamość polską tak zdefiniowaną, jak ją podał Koneczny, a to już jest wybór, bo w ogóle ja przynajmniej tak uważam, że polskość to jest wybór. To nie jest ani krew, ani miejsce, tak jak w bizantynizmie niemieckim, prawda, gdzie, czy w cywilizacji żydowskiej, w polskiej tradycji polskość to jest wybór. Nawiasem mówiąc, Heman powiedział, jestem Polakiem ochotniczym. Renan powiedział, że naród jest codziennym plebiscytem. Codziennie trzeba. No tak, tylko że to jest pojęcie charakterystyczne dla polskiego doświadczenia historycznego, bo doświadczenie historyczne innych cywilizacji jest inne. No, tak jak u Żydów nikt nie powie, że źródłem przynależności jest wspólne miejsce zamieszkania. Bo takiego wspólnego miejsca zamieszkania nie ma. Tak wobec tego jest linia pochodzenia według krwi, kryterium przynależności. Tak w naszym przypadku to jest pewien wybór. I teraz
pytanie, znaczy to, co ja na początku mówiłem o tym, że zmierzamy do likwidacji cywilizacji raczej niż do wygranej jednej nad drugą, no to też jest taka, znaczy, taka sprawa, że ludzie nie wybierają żadnej. My nie zmierzamy, to się zmierza. Okej, dobrze. Ja nie mówię, że akurat pan, panie Marianie, zmierza wielkimi krokami do likwidacji swojej cywilizacji. Nawiasem mówiąc, chodzi mi o... Ale to jest też problem ważny z punktu widzenia socjologii naszych środowisk emigracyjnych. Dlaczego tak długo się trzyma Związek Podhalan, powiedzmy, w Chicago? Dokładnie, dokładnie, bo to jest wybór. Tak. Felix przekazywany przez pokolenia. No ale jeszcze dochodzą elementy estetyczne, że można potańczyć, ubrać się w te góralskie stroje. Jest dla wrogów naszej cywilizacji, jak przysłowiowa płachta na byka, bo w naszym kontekście w stosunku... Jedna korekta w sprawie Soboru w Konstancji i przypomnienia tego, czego Polska broniła wtedy. Tak. Mianowicie przypominam, że pierwszym w PRL-u, który to przypomniał, był Ryszard Filipski, znany monodramie. Że nie wolno zawracać mieczy. Znanym monodramie Tima Odanaus, bo o takim tytule to Krzyj Wojciechowski pamięta, bo myśmy... Tak. Ale no myśmy z Królikiem zrobili dwuodcinkowy film na ten Konieczny jest odrzucany przez te środowiska, które mają pewne problemy z etyką katolicką. Dlatego, że on kilkakrotnie stwierdził, że Polska musi być katolicka, inaczej nie przetrwa. Dodawał, że nie wszyscy jeszcze stosują się do etyki katolickiej, że nie wszystkim jest jeszcze bliska etyka katolicka, mieszkańcom cywilizacji łacińskiej. To tak jak gdyby wytykał nam pewne błędy. Ale wyraźnie prowadził do tej zbitki, którą nie cierpią wrogowie Kościoła i wrogowie Polski. Polska, katolicyzm. Jak powiedział Icek Apfelbaum, to się nie sprzeda. To się nie sprzeda. Co będziesz pisał o tych Polakach, co umierają? No to pisz o Fifth Avenue w Londynie, o Polakach, komu się udało. I tutaj jest kwestia tego, żeby robić, tak mi się wydaje, to, co nam brak w myśleniu. My jesteśmy, w końcu wszędzie chodzimy po grobach. I tutaj każdy z nas ma taką paczkę ludzi, którzy mu się budzą po nocach, że to jest już ponad wszystko, co może być, prawda? Ona mówi, jak ja mówię o wielkim głodzie, prawda, który ja przeżywałem. Co? 33 rok? No, ja wielki głód. Ludzie się pożerają jeden drugiego. Co ona ma powiedzieć? Ona mnie... No ja tego nie pamiętam, bo ja lubi, jeszcze nie była, ale mama moja opowiadała. No, ale to wszystko jest wczoraj, mówię w przenośni. To się działo wczoraj. To były dokładnie te. I teraz masz w tej chwili taką zdolność, że siedzimy tu i pogadamy, ty mi mówisz o tym samym. No bo jaka jest różnica? Ja na przykład ci opowiadam, że jeden z polskich filmów batalistycznych miał ogromne wzięcie na Ukrainie, jak czytałem z satysfakcją. To był Potop. Potop miał wielkie wzięcie na Ukrainie. Wszystkie seanse wyprzedane. Charków, Kijów, wszystko poszło sprzedane. Dlaczego poszło? Dlatego poszło, tego nikt tak nie napisał, ale przecież ludzie chyba myślą, że wspaniała polska szlachta, to znaczy wspaniali rycerze na koniach ze skrzydłami u ramion, nieosiągalni dla chłopów ukraińskich, którzy byli bardzo ograniczeni. Ci wszyscy wspaniale wyglądający się mołojcy polscy nagle szli na dno rzeki z koniami, ze wszystkim, co mogli ze sobą unieść, a wypełnione Ukraińcami
kina, wyły z radości. Oto pany polskie, to się dzieje teraz, giną, bo przestali nas gnębić. No i co tutaj na to odpowiedzieć? Należy zrobić taki film, albo taki utwór, który oszuka odbiorcę, bo oni, Ukraińcy, zostali oszukani. Przemycono zostało przez ten film hasa. Możesz zrobić kawę robił, albo herbatkę panu, has. Proszę pana. Nie, nie, dziękuję. Hoffman. Zostali oszukani w sposób mistrzowski. Pan profesor mówi nie o potopie, tylko o ogniem i mieczem. Aleksandr Domogarow gra w roli. No więc tutaj oni wszyscy, bo taka jest moja myśl. Dziewczyną za zieloną Ukrainą, żal my, serce w płacze, że już się więcej nie zobaczy. Hej, hej, to hej, to wyśpiewać jak stare dziadki pod kosztem. To się dzieje. Dzwoń, 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 słoneczko, dłużej. No ty gaśniesz w tym śpiewaniu, ale panowie także gasną. Gasną im głosy i tak dalej. No bo... dajcie, a to, ale ja zmierzam do... ...zielonej Ukrainie, przykochanej bej dziewczyny. Hej, 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 sokowy, omylajcie. No więc, słuchaj, w ten sposób... Jak powiadał stary Górel, będzie Polska Górel. Naprzód drużyno strzelecka, sztandar do góry swój znieś. Żadna nas siła zdradziecka zniszczyć nie zdoła ni zgnieść. Choć przyjdzie nam umrzeć na polu, czy gdzieś, hej, w tajce nam zgnić z trudu naszego i znoju. Polska powstanie, by żyć. Polska powstanie, 60, lata 60, ale ja takich piosenek umiem bardzo wiele. Ja nie pojmuję, dlaczego ja nie mam odzewu nigdzie. Moje wnuki patrzą na mnie, wytrzeszczają oczy i on śpiewa. Zamiast umrzeć, to on śpiewa. Ale weta stochnel dni przychodzą. Albo jak ich śpiewam, przychodzę, moja ukraińska przyjaciółka, piękna dziewczyna. Dni przyroki, Серди вітер завіва, додолу верби невисокі, горами хвилі підіма. І блідий місяць на ту пору захмари де-де виглядав, не наче човен в синім морі. То виринав, то потопав. У мене альт, а тут трошки зависоке для мене. Або в пісні те, що ти співав, теж не те. Думи мої, квіти мої, діти. Виростав вас, доглядав вас,
де мені вас діти, Україну, і діти в нашу Україну. По Пітиню сиротами, а я тут загину. То все Шевченко, всього Шевченко. Gdzie się podziała polska gościnności, którą się nasi przodkowie szczycili? Szczęśliwy szlachcic, gdy miał dużo gości, na klęczkach prosił bydli i pili. Dzisiaj jak przyjdziesz, to ci nic nie dadzą, a jak ci dadzą, to wypadek rzadki. O różnych rzeczach do północka radzą, w końcu ci dadzą szklaneczkę herbatki. Dawno wiadomo było, powszechnie było, że kontusz Polaka, a frak Niemca zdobi. Z kontusza na frak jeszcze by starczyło, ale z frak kontusz z diabła kto zrobi? Piosenka 1800 któryś rok. Ja to umiem. Kto to umie? Nikt nie umie. Powinieneś to wszystko nagrać dla potomstwa. Powinieneś to nagrać dla potomstwa. No ale przecież potomni, potomni na przykład, potomni powinni mieć, moja rodzina, moja mama wychowana w tym rejonie co ona, to znaczy jeszcze bardziej w głąb, bo chodziła do szkoły w Odesie, bo Polacy, było elegancko być tam, gdzie ona mieszkała, ale jechać do Odesy na naukę. Odesa była rejonem bardzo polskim. I moja mama, u mojej mamy istniały odeskie, czyli wschodnie ukraińskie, dumki. Te dumki śpiewała bardzo często. A ja te dumki umiem, te dumki, które śpiewała moja mama, prawda, z tych lat pradawnych. Ona śpiewała po polsku i po ukraińsku. Ten kącik nasz umajłam kwiatami, śpiewała moja mama. Do ciebie szły jak sny marzenia me. I wszystkie chwile i każde noce zdawały się chwilami. Zdała, ja potem już przechodziła na ukraiński. Zdała ja ciebie, a ty uszedł. Coś tam w tym rodzaju. Ale to było polsko-ukraińskie u mojej mamy, bo oni tam byli wychowani, prawda? A ci, co przyjechali do nich, to tutaj mamy reprezentantę ciekawych dwóch układów. Jedni przyjechali z Niemiec, to oni, a myśmy przyjechali z tych rejonów wschodniopolskich, czyli ukraińskich. I te wszystkie historie, to co podziwiałem, jak śpiewałem wam kiedyś, jak usłyszałem pierwszy raz cudowny zaśpiew rosyjski. No, ten zaśpiew rosyjski, który właściwie jest nieznany. To, co tobie śpiewałem, kiedy Grudecką wchodziły pierwsze oddziały. Ale z kolei odpowiedzieli im Polacy, którzy byli z Kleberga, chorzy i ranni ludzie na takich wózkach byli wiezieni przez konie z tymi kabłkami. To była polska przedwojenna, bo pobili nas Kleberczycy. Ci wkraczali, i ci wkraczający śpiewali. Sołdaciszki, zdarowo, rebietyszki, a gdzie wasze siostry? A tutaj ryk całego oddziału. Nasze siostry to szable nasze ostre, a gdzie wasze matki? I następni. Nasze matki, to nasze pałatki, a i tak dalej. Taka była Polska wtedy, oni wkraczali, prawda?
I dlatego, jeżeli ja jestem naładowany, jestem pewien temperamentu człowiekiem, cały taki byłem, cały czas taki byłem w życiu i wszystko łapałem, wszystko zapamiętywałem. I dlatego chcę powiedzieć, że jestem bardzo osamotniony. Ludzie w większości, moje przyjaciółki, ukraińskie dziewczyny, były cudowne, ponieważ były autentyczne. A oprócz tego chcę wam powiedzieć, że jestem, tak jak Krzysio może potwierdzić, jestem kawałkiem waszego życia. Jestem wielkim kawałkiem. Wielki kawałek. Jestem kawałkiem waszego życia. Nigdy się nie zaprzedałem, jak wiesz. Wszędzie, cokolwiek się działo, było jasne w tej naszej szalonej szkole. Miałem szczęście, on miał szczęście. Kilku naszych kolegów, a moich studentów miało szczęście, żeśmy się znaleźli w czasie komuny wśród takich ludzi, jak nasz szef, dowódca, chcę powiedzieć, Żmigrodzki, legionista. I myśmy się znaleźli w takiej szkole. Tyś wtedy chodziła, ty byłaś w szkole teatralnej. Ty byłaś w szkole teatralnej. I myśmy się tam spotykali, prawda? I wszyscy ci ludzie, jak nas przesłuchiwali, czy inni, to ja o nich myślę, a jednocześnie myślę, ile Krzysio zrobił filmów wspaniałych. Jakież on ma zasługi dla Polski. Jakie filmy, które są kawałkiem historii. Przepraszam, muszę wejść w słowo. Ale Krzysztof przyniósł dzisiaj nagrany film, który to film ma, co prawda, 3 kwadranse, ale jest to przedstawienie jego drogi po tym, co obecny minister przez grzeczność nie użył nazwiska, po prostu zrobił z jego filmem. I Krzysztof bardzo mocno zaapelował i przedstawił swoją drogę twórczą oraz tradycję, którym jest wierny, bez jakichkolwiek odstępstw od prostej linii strażowania naszej tradycji i przekazów cywilizacyjnych. Gdybyście Państwo chcieli dzisiaj poświęcić te 3 kwadranse, to Krzysztof przyniósł płytę, którą może przez skromność... Błagam, bo ja zapomnę, ja muszę coś ważnego spytać profesora, a później puszczę tę płytę. Panie profesorze, kochany, ale co my mamy robić z tą historią polsko-ukraińską? Bo ja byłem 4 razy na Ukrainie z chórem Żurawli, a później z chórem Tysiąclecia Chrztu Rusi Ukrainy. I tam witali nas w Kijowie pieśnią o bitwie pod Beresteczkiem. I serce mnie bolało, że tam śpiewają: oj, czegoż ty zielone pole tak poczerniało, a poczerniało od krwi, kozackiej krwi. A latają wrony i nie chcą jeść ciał kozaków, tylko oczy. I to takie wrażenie na mnie zrobiło, jakbym się też czuł winny za to, że myśmy przed wiekami jak durni na siebie napadali, a Moskwa tylko z tego miała korzyść. I jak z tego wyjść teraz? O czego ty zelenoje pole poczorniło. Oj, poczorniło.
тебе запродано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі. Панувала, ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою в країну, що колишуче співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила, чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки. Ех, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась.